Jak zaczynałam studia, to zastanawiałam się nad tym, jakich ludzi tutaj spotkam. Okazało się, że są tutaj ludzie, którzy pomagają ci znaleźć to, w czym jesteś dobry i rozwijać się w tym. Dzięki elastyczności szkoły mogłam realizować swoje marzenia i wyjechać do Afryki. Życie to nie gra. Życie to rodzaj gry, a ja przyszedłem tutaj, żeby wygrać. Przygotowałem się 4 lata, dzień w dzień. Ten mazurek dąbrowskiego brzmiał niesamowicie słodko i zapomniał tego do końca życia. Nie zamieniłabym tej szkoły na żadną inną. Co prawda jest już po sezonie, ale na starcie zawodów stawili się ci, którzy wcale nie byli tłem kończących się motocrossowych zmagań. Słoneczna pogoda, miła atmosfera i to, co w tym sporcie jest najważniejsze, chęć i zapał oraz adrenalina zarówno dla samych zawodników, jak i kibiców, którzy przyszli na tor motocrossowy w kamienicy z różnych pobudek. Kolega startuje w zawodach. Mój facet jeździ na motorze, więc musi mi się podobać. Zawodnicy rywalizowali w kilku klasach. W kategorii junior klasą dla siebie był Kamil Szuta. Klasyfikację MX1 wygrał Michał Marmuszewski. Stawkę w MX2 ustawił Łukasz Papik. Zawody w kamienicy były również dobrą okazją do podsumowania mijającego sezonu. Sezon tegoroczny był udany dzięki m.in. Danielowi Moćko, Jarosławowi Guzikowi i Żytkowiczowi, gdyż stanęli na podium w najlepszych tego typu zawodach. Choć to impreza bardziej o charakterze integracyjnym i mająca na celu propagowanie skądinąd tego bardzo popularnego sportu, to wydaje się być również świetną okazją do promowania regionu. Tor bardzo dobrze przygotowany, atmosfera bardzo miła. No, szkoda, że nie ma paru mocniejszych zawodników, bo konkurencja jest trochę słaba. Wszystkie tego typu imprezy bardzo mi się podobają, bo to ma na celu tylko i wyłącznie promowanie naszego sportu i jest dobre dla nas tak naprawdę, bo dużo szersza publiczność widzi po prostu nas, nasze wysiłki, no i daje nam szansę pozyskania sponsorów i dalszą jazdę, dalszy rozwój. Inicjatywa młodych ludzi z klubu MKS Gorce w kamienicy na pewno zasługuje na uwagę. Okazuje się, że za niewielkie pieniądze i przy własnej inicjatywie oraz pracy można zrobić fajną imprezę, która, jak pokazują tegoroczne zawody, na trwałe ma okazję wpisać się w kalendarz imprez sportu motocrossowych. Bardzo fajnie przygotowany tor, jedzie mi się bardzo dobrze. Ukończyłem pierwszy bieg na pierwszym miejscu. No. Mam nadzieję, że w drugim biegu będzie to samo. Józef Budacz, TV28.